Siemano, 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 z tej strony Koci Suberek. Zapraszam Was na nową serię nazwaną Koci Spust, gdzie mówię moje przemyślenia na temat danych osób. Dzisiaj porozmawiamy o Caru Panu Rysiu, który jest względem jednych zajebistą osobą, a względem innych jest zwykłym zboczeńcem, który kurwa Filipinki nie wiadomo co z nimi robi tak naprawdę. Zapraszam do oglądania. No więc, wszyscy postrzegają Cara Pana Rysia jako błogosławionego, po prostu myjącego się po Bożemu i opowiadającego o fejmie MMA. A tak naprawdę, musicie poznać prawdę. Proszę o tu wklejenie danych zdjęć. Mam nadzieję, że wkleisz. Proszę wklejenie zdjęć dowodowych. I ogólnie chciałbym ująć to tak, że Car Pan Rysiu jest pierdolonym debilem, który łazi sobie po Filipinach, bo go kurwa wyjewali z Polski, eksmitowali. Nie, no w sumie chuj wie, ale łazi sobie po Filipinach i zaczepia Filipinki, patrzy im do telefonów i w ogóle to jest dla mnie pojebane i zboczone. To jest jego stara kariera, on na tym robił wyświetlenia. Pokazywał jak się żyje na Filipinach, a sam odcinek nazwał, aż czekajcie, zaraz wam powiem dokładnie. Sam odcinek nazwał, kurwa, moment. O nie, kurwa, muszę zjechać. To 2 lata temu było, mogę wam dokładnie nawet pokazać. Kurwa, rok temu. Dużo tych filmów wrzucę, jebanic. Chuj mi zwisa przez wczesny wytrysk nasienia. To są jedne z jego filmów, naprawdę, nie polecam bardzo serdecznie. Znaczy, ziomek jest spoko, ale no jak dla mnie to jest pierdolona przesada, co on robi, szczerze mówiąc. 2 lata temu, filmie... dobra, czekajcie. Zaraz znajdę. Filipinka bije mnie po pysku, okej, to jeszcze nie to. Biegam, Filipiny, patrzcie, Filipiny, biegam za dziewczynami i chcę coś poderwać. No i to jest, szczerze mówiąc, to jest chuj płytkie, bo jakby to jest kurwa stary ziom, a podbija kurwa do młodych laseczek, ładnych dupeczek, które jakby widać, że go olewają, a on mimo wszystko próbuje i jakby wiadomo, że no nie zarucha kurwa, no to jest pierdolone molestowanie seksualne, jakby... Mówicie, jest to zajebiste! On się zachowuje w ten sposób, zaczepiając... Jeszcze wyczepuje. Wracam do tematu. W ten sposób molestuje je. Zaczepia, mówi coś po angielsku, coś prośnego, no to jest po prostu molestowanie seksualne. A że w Filipinach mają gównianą policję, to tym nikt się nie interesuje. A w Polsce, no co mu mogą zrobić, kurwa? Zawiesić mu film czy coś? Nie, nichuja. On jest kurwa tam bezkarny i on jest świadomy swojej bezkarności, że może robić wszystko, może kurwa jakieś roleplaye robić głupie czy coś tam. Roleplay zrobił na temat tego, że Filipinka przychodzi mu do mieszkania kurwa sprzątać i błagać o kasę dla dzieci, bo ma 5 dzieci, on jej kurwa daje banany. I roleplay robi i ta sama baba nagrywa o tym, że ma mu pierdolnąć pysk. Jakby pojebany on jest, jak na moje, nie? No ale cóż, no jego życie, jego sprawa. Teraz jak nagrywają oni więksi youtuberzy, to teraz stał się popularny i zaczął sobie na więcej pozwalać. Ale teraz już tylko nagrywa głównie o YouTubie, ale to też nie ma co chować pod dywan tego, co kurwa jest w przeszłości. Jakby to jest kurwa chore. Dla mnie to jest naprawdę kurwa chore. To co on odkurwia. To jest po prostu niemoralne. Jakby kurwa niech zaczepia dziewczyny w swoim wieku, a nie kurwa do młodych zarywa, bo to jest... Jakby jak ja bym na niego spojrzał jako Filipinka, to bym miał takie... Taki zmiękły kutas. To ja nie chcę. Bo takiego miękkiego to kto by chciał kurwa? Lewo mu pewnie połasają, kurwa mówi, że jest taki zajebisty, że rucha tyle i w ogóle. A tak naprawdę w sumie kij wie. Niech OnlyFansa założy, to zobaczymy kurwa ile rucha. Z chęcią wykupię pakiet i wam opiszę co tam się dzieje. Niech zrobi OnlyFansa, proszę. Jeśli... Caru Panie Rysiu kurwa, jeśli widzisz to, załóż OnlyFansa i zobaczymy kurwa jak ci połastaje. Jak staje, to zarywaj do Filipinek młodszych. Ale kurwa, rób to tak, jakby one chciały tego, a nie kurwa, wiesz, przykładasz im kamerę do ryja i patrzysz kurwa, co one robią, co ci odpowiedzą, bo to jest naprawdę przesada i chore po prostu, jak na moje. Tyle chciałbym w tej sytuacji powiedzieć. Car Pan Rysiu jest jebanym chujem, jest debilem, jest głupi, jest molestowaczem seksualnym.
No i nie wiem w sumie co dodać, no po prostu. Był z wami Koci Syberyjek, to było moje zdanie na temat cara pana Rysia i do zobaczenia, do usłyszenia w innych filmach. Mamy teraz serię Syberyj Show, Syberyj Spust, Koci Spust, przepraszam, Koci Spust. To był Koci Spust, był z wami Koci Syberyjek, do widzenia, do zobaczenia, siema, pa!